Mary, Mary i jesteście w następnym dniu. Nos mnie skręci. No. Bałt tych czarów. 10:29, nagrywam to 15 rad. No widzicie, nie mogę się po prostu dzisiaj wysłowić. Będzie konkurs. Ale to już niedługo. Zobaczycie. Będzie konkurs na moim kanale. Także śledźcie, bo przegapicie. Kurde, Laurka. Laurka jęczy, bo ma jakąś manię ściągania butów w samochodzie. Jeszcze znalazłam z tyłu te sandałki z Zary. Wiecie, na pasku bez pięty, a wiecie, że ona z tą jedną nóżką, to tam ma nieciekawie im. Ale chodzi w nich czasami. Ale są jak nowe. Na pewno będę je chciała sprzedać. I tak. I w ogóle mówiłam wam kiedyś, że miałam plan kupić jej buty. Nie chcę mówić cały czas o butach, bo znowu nie będę gadać o butach. Dobra. Ale ja mam... najbardziej jeżeli chodzi o dzieci, to lubię kupować im buty. No i to jest takie... nawet już nie ubranka takie, tylko buty. No i co? Muszę jechać na budowę, skontrolować, jak tam panom idzie. To znaczy nie będę tam wjeżdżać, jak pracują, bo kto lubi, jak mu się na ręce w pracy patrzy. Więc pojadę tam później porobić zdjęcia, bo mąż chce też relacje, to tym bardziej jakbym miała na nich patrzeć, jeszcze im foty na tym domu strzelać. To niech sobie spokojnie panowie pracują, ale ja nie mam jakiegoś parcia, żeby tam jechać, sprawdzać, co się dzieje na tej budowie, bo jakoś potrafię sobie wizualizację zrobić w głowie, jak ten dom po prostu oklejony tym styropianem wygląda, ale mąż jest ciekawy i nie dziwię mu się. Ja byłam tak samo ciekawa, jeżeli chodzi o wylewki i tynki w domu, jak po prostu się już zarysowały te pomieszczenia i tak dalej. Wybrałam, chyba wybrałam na 100% meble do pokoju Antosia, w sensie łóżko i chociaż nad łóżkiem to się jeszcze zastanawiam, chyba że Antoś będzie naprawdę go chciał. I szafę znalazłam, wydaje mi się, genialną szafę do pokoju Antka, bo mówiłam wam, że myślę o szafie i o komodzie, ale do pokoju Antka znalazłam świetną szafę, która ma i część taką z półeczkami, i taką część do powieszenia, ma dwie szufladki na majtki i na skarpetki i jeszcze taką szufladkę, żeby wiecie, niech ma szufladę wstydu czy coś w tym stylu, coś sobie tam powkłada. No powiem wam, że czy czapki na przykład tam się schowa, czy coś takiego z daszkiem albo coś. No świetna jest ta szafa, przynajmniej na zdjęciach, a na zdjęciach klientów, ludzi, którzy kupili już tę szafę, no to też wygląda genialnie. Więc chyba jestem zdecydowana w 100% na, jeżeli chodzi o to. No i już bym potem poszła, bo łóżko też jest z tej serii, ale myślę o czymś innym dla Antosia. No zobaczymy, co Antoś powie. Niech Antoś sobie zadecyduje, ja mu pokażę jedno i drugie i on sobie wybierze. No i później jest świetne biurko do tego kompletu, bardzo mi się podoba. No i tak solidnie wyglądają te meble, także zobaczymy. Nie będę wam pokazywać, stwierdziłam, że zrobię wam po prostu takie osobne filmiki, room tour pokoju Antosia, room tour pokoju Laury, a może razem te pokoje dzieci, room tour pokoi dzieci. No myślę, że tak to będzie, ale jak już będą takie, wiecie, fajnie umeblowane, coś tam będziecie widzieć, ja nie będę się ukrywać z jednego miejsca nagrywać, ale chcę nagrać takie filmiki, myślę, że to będzie fajne, ale... nie martwcie się, nie będę nagrywać cały czas vlogów, dopóki nie urządzę pokoi dzieci, wiecie, do 100% na tle białej ściany, bo byście się zanudzili, no ale... ale to będzie takie ekscytujące, jak będę jeździć za meblami, dla mnie przynajmniej, bo wam nie pokażę. Coś tam wam pokażę! O. Nagramy na pewno, jak pojedziemy zamawiać kuchnię, meble do pokoju Laury też będziemy kupować stacjonarnie, także to też pewnie zobaczycie. No i tak, i dojechaliśmy na miejsce. Oj, babcia. Babcia jest najlepsza.
okna pozamykane i ona gada, jak jeszcze auto wjeżdża na plac, a ona już gada do mnie i nie zdaję sobie sprawy z tego, że jej nie słyszę. Potem ma pretensje, że jej nie odpowiadam. Babcia. Gwiazda. Co? Nie się wam do tantosia. No? Już malutko taką malu. Co? Po co przyjechałam po ciebie? Bo jesteś moim synuniem. No, ale na noc jedziesz już do domu. Już wysiadam. Ty, powiedz mamie, całe plac wyczyści. Czekajcie, ja wezmę ten. Nie idź z nią po schodach sam. Poczekaj. Matka się wyletniła. Gadam z Żelkiem w buzi. A mam taką gęsią skórkę na nogach. Dobrze, że Luźce wzięłam bluzę i długie ten, ale ja też mam bluzę w aucie, ubiorę sobie. Muszę sprawdzić na górze, czy nie mam tam jakichś getrów, bo zimno mi w nogi. Robię kawę. Co to za piękność, mój piękny synuś już jest z nami. A no i piękna córeczka oczywiście, deformująca się, uwagę, zazdrośnica, zazdrośnica. Ale usiądź ładnie, cofnij się bardziej tam do tam. Antoś, Łusiu, dzieciaczki się uśtałem, a zobaczcie, jak tu zarasta ta guma. Nie wiem po co posiali w ogóle trawę na tej gumie. Lepsze by było przecież, jakby była czysta guma, a nie zasiali na tym trawę. Bez sensu, moim zdaniem. No. Tak nie będzie rosła tam, gdzie się depta. Moim zdaniem bez sensu. Lepsza by była sama ta guma. Na. Ale jeszcze zielono. Jeszcze zielono i pięknie. Niedługo tak będziemy śpiewać. No, nawet się nie obejrzymy. A ja nie powiem, że wcale nie jest mi z tego powodu smutno, bo będę już blisko zamieszkania w naszym domku. I w ogóle tak jakoś ostatnio myślałam o świętach, chciałabym już grudzień, a potem już może być od razu maj. Jest taki Meksyk, kochani, z dwójką, że ja się chyba już oduczyłam. Jadę teraz na budowę, zrobić zdjęcia i pokażę wam, co tam się dzieje, jak na jakim etapie jesteśmy z elewacją. Fotelik. Na razie go wrzucę. Tak, nie wiem, gdzie mam kluczyki. Mam. Nie zamknął drzwi z tamtej strony. Dobra jest. Dobra jest. Gadam z tym później. Starość, nie radość. Młodość, nie wieczność. No, tak jak mówiłam, powtórzę się. Jadę na budowę zrobić zdjęcia elewacji. Tam za dużo nie zrobili podobno. No co jest? Yeah. Jezu, co mi ten gaz denerwuje. Podobno jest. Co ty tam niby? No wszystkie, mówię wam. Aż się boję, że coś tam ma ze sobą. Nie ma tam nic, cholery. No, czujniki świrują. Wszystkie opony. Coś jest z elektryką.
się zawiesił. Klapa od odwodnienia. Od studzienki ściekowej, wiecie. No. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Jak to... Aha, tu nic jeszcze nie widać. Będą się brali dopiero za... Została im front i bok. Chyba do roboty. Tak myślę. Ale to im, to tak powiem wam, średnio idzie. Wtorek, środa, czwartek. Wąska droga. To jest tu największy problem, że ta droga jest dość wąska. Ale powiem wam, że po tym czasie... Mieszkania na osiedlu. Nie chciałabym mieszkać w mieście i w bloku. Jeżeli chodzi o Norwegię, to miałabym inne wrażenie, ze względu na to, że wiecie, mieszkaliśmy nad zatoką, nad morzem, na nie mieszkaliśmy w Oslo, tylko mieszkaliśmy na Fornebu, jednej z takich fajniejszych dzielnic. Jeżeli chodzi, to nawet nie wiem, czy to jest dzielnica, czy jak to się tam u nich nazywa, ale mega fajnie tam było, więc to nie ma w ogóle porównania, ale tak jak mieszkam teraz na tym osiedlu, nie chciałabym. A w dużym mieście to już w ogóle, a tu dołu też troszeczkę zrobili. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Będzie cieplutko w domku. A chłodno w lecie. Mam nadzieję, że mnie zniszczą drzwi. Zobaczcie, tak to wygląda z tyłu. Tak jest, już obłożony. Ja, będzie zupełnie inny domek. Tam u góry już też ocieplone, oprócz tych filarów nie robią, bo na przykład za takie filary to biorą 5000, także mąż stwierdził, że sam sobie to zrobi. Zresztą mój szwagier przy tym pracuje, pracuje przy ociepleniach, więc oni to zrobią po prostu sami. Z tej strony zrobione jest tyle. Góra jest nietknięta, ponieważ tutaj pójdzie taka bonia z taką listwą. Nie musielibyście sobie to wygooglować, bonia elewacyjna. Zresztą może ja wam tu wrzucę fotkę, jak nie zapomnę, jak, o co mi chodzi. No i tu też już jest obłożony cały garaż. No i tak patrzę tutaj, bo zobaczcie, jest taki gruby styropian. Jak tu dojdzie jeszcze klej i siatka, czy nie będzie problemu z drzwiami, żeby się otworzyły, tak? Bo teraz to jest tak, wiecie, na styk. Ale żeby się będą ocierać te. I możecie być zdziwieni, że nasze drzwi otwierają się w ten sposób. Ale stwierdziliśmy, że po prostu to jest najlepsze rozwiązanie. I patrzyłam na zdjęcia w internecie i na pewno naprawdę dużo widziałam takich rozwiązań, że ludzie mieli, bo dla mnie też się to wydawało dziwne. Bo zobaczcie, jak zamkniecie drzwi i gdybyście chcieli, żeby one były otwierane do środka, to na tą ścianę mega by się niszczyły, obijałyby ścianę, klamka i tak dalej, trzeba by było jakiś stoper robić. Wiecie, no... Nie wiem, no tak średnio w ogóle. A tutaj będą wieszaki, tu będzie jakaś szafka, wiecie, nie wiem, może jakaś ławeczka, nie mam jeszcze koncepcji na tą przestrzeń. Jakby się otwierały w tą stronę, no to wiecie, wpuszczając kogoś do domu, otwierałabym tak, tu musiałabym ludzi wpuszczać, zamknąć drzwi i przepuścić ludzi tutaj, żeby mogli się, wiecie, rozpłaszczyć, rozobuwić i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że to by było takie kolizyjne. Dlatego też zdecydowałam tak, bo będzie tak. Zapraszam. Będę otwierać. Każdy sobie wejdzie. Zamknę drzwi i będzie. A tak to. Byłoby lipnie. W ogóle tak sobie pomyślałam, jak tu ciemno, a są przecież okna poza. Ja już nie tylko. Już powiem wam, że fajnie, bo ta elewacja taka. O, z tej strony też jak widać, zobaczcie. Ten styropian grubaśny, ale dobrze. Będzie ciepło w domu w zimie, a latem będzie chłodek. Chłodniej będzie po prostu w domu. No i też dużo osób, wiecie, nie, jeżeli chodzi o widzów, mówi mi, załóż sobie rolety zewnętrzne, to bardzo dużo daje. I może faktycznie tak, ale wyobraźcie sobie, ile taka roleta kosztowałaby na to okno. Na to okno. Jeszcze na okna, no duże na górze,
Więc wiecie, raczej bym na to okno nie zakładała takich rolet, więc na te dwa tu na dole jest, byłoby to po prostu bez sensu. Poza tym nasz dach tak wystaje, że w górne okna nawet od południa w ogóle nie bije słońce. Wiecie, żeby tak bezpośrednio się opierało o szybę, a jak przechodzi słońce, to tutaj znowu jest komin i komin przejmuje to ciepło, także to akurat wyszło bardzo fajnie, bo chciałam taras tamten górny od południowej strony, ze względu, wiecie, że szybciej będzie wszystko na nim schło, ja też tam pranie mam zamiar suszyć i tak dalej, żeby był taki bardziej słoneczny, a salonu, może niektórzy by zrobili na odwrót, a salonu nie chciałabym mieć od tej nasłonecznionej strony, ze względu na to, że będziemy tu spędzać jednak też najwięcej czasu i nie chciałam. I tu też jest super, tam rośnie orzech i jak słońce przechodzi, teraz gdzie to słońce jest? Jeszcze tam, na wieczór, tu jest słońce, to widzicie, tu tak pada na te filary, ale jednak daje cień. I jak tam jest słońce, to tutaj jest zacienione, tak więc nawet takie zadaszenie nie byłoby tu potrzebne, ale ja sobie chcę taką rzymską tarasolę, coś w tym stylu zrobić tutaj, także to będzie, to jest taka kwestia. A na okna, no firan nie chce. Ja wiem, że na takich dużych oknach zasłony i firany robią czasami efekt wow, ale to jest chyba na chwilę, jak są nowe i tak dalej, więc ja na razie mówię zasłoną, firanom nie. Może wiecie, tak na święta czy coś, żeby zrobić taki bardziej klimat, ale ja chcę zainwestować właśnie zamiast w te rolety zewnętrzne, to chcę w świetle okna, czyli wiecie, w oknie, tak, nie na oknie, tu gdzieś, albo tak, tu, tylko w świetle okna, na szybie, zrobić plisy. Myślę o plisach, bo można wiecie je regulować od dołu, od góry. I na dole myślę, że zrobiłabym tylko takie przepuszczające, jakieś jasne, nie wiem, jaśniutko szare albo białe, nie wiem, albo taką kość słoniową, różne widziałam fajne kolory. No nie wiem, jeszcze nie zdecydowałam się, a na górze już zrobilibyśmy takie zaciemniające, no bo wiecie, no nie przepuszczające. Jak się śpi, to fajnie, wiecie, jak nawet się wróci z imprezki. Ja na żartuję, nigdzie na imprezy nie chodzimy, ale jak po prostu jest w lecie, to wcześniej robi się jasno i jak człowiek jednak światło wpada, no to się budzi, chociażby chciał na przykład pospać, więc myślę, że będzie lepiej. A tutaj na dole to nie będzie tak potrzebne, będzie raczej potrzebne po to, żeby trochę od drogi, wiecie, ciekawcy nie zrali, co się tu dzieje i tak dalej. Dalej, i też dla takiego swojego komfortu, że wiecie, przejdę nawet w majtasach koło okna i nikt, no wiecie, nie dozna jakiegoś urazu wzrokowego. Żyłam w przekonaniu, że to rusztowanie należy do panów budowlańców. Nie, to rusztowanie należy do mojego męża. A czemu? Bo wylewał sam taras i kupił sobie rusztowanie. To jest hit. Ja mówię, po co ci człowieku to rusztowanie? Mogłeś gdzieś wypożyczyć coś. A było w dobrej cenie, tararara. No i takim oto sposobem mój mąż kupił sobie rusztowanie. Mogę wam też powiedzieć, że kuchnia jest już dopięta na ostatni guzik. Mam nadzieję, że wszystko jest zmierzone dobrze. Jeszcze przed tym, jak pojedziemy to ostatecznie dogrywać, to jeszcze sobie ten projekt przeanalizuję na spokojnie. Ale na razie myślę, że jest ok. No i tyle, wracam do dzieciaków, bo muszę się z nimi zbierać powoli, bo już jest dość późna godzina, jest już po godzinie 18, a zanim wrócimy, jeszcze jakaś kolacja, kąpiel i dzieciaczki do spania, a ja mam parę rzeczy do zrobienia, kierownikowi budowy muszę dosłać jeszcze jakieś papierki i tak dalej, więc odezwę się do was jeszcze z domu. Ale no tak, a jak fajnie. Już tak czuję, powiem wam, czuję ten dom. Czuję, że to się zbliża takimi wielkimi krokami, bo tak naprawdę jeszcze 4 miesiące i może już, no za 3 miesiące to już będziemy na takim wykończeniowym etapie, bo będą się już działy, już na pewno będą się działy podłogi, łazienki już będą pewnie skończone w grudniu, bo w listopadzie mają być robione, będą nam montować te schody, pewnie wjedzie kuchnia i myślę, że po świętach tak na spokojnie, może już jakieś meble, bo jak na górze chciałabym to tak zrobić, że jak w listopadzie pan wejdzie do łazienek i zrobi nam łazienkę na górze i zejdzie już na dół, nie będzie już tam, wiecie, cięcia i tak dalej, to wtedy pomaluje się górę,
Ponakleja się dzieciak w tapety, to znaczy tapety to może po podłogach, ale wymaluje się górę, położy się podłogi i można już tam wnosić meble, skręcać meble. Tak więc ja bym nie... Myślę, że... No na te święta to pewnie nie, albo chyba, że tak na siłę. Może by się coś udało. Nie chcę nic mówić, nie chcę nic zapeszać, bo nie wiadomo jak się z tymi wszystkimi rzeczami. Pewnie nie, ale w styczeń to jak mam nadzieję nic się nie zmieni już do tej pory. Nikt nas nie wystawi. I będzie tak jak jest teraz, to wejdziemy. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że wy będziecie trzymać za nas kciuki i nam kibicować w tym, bo rozczaruję się jak wejdę wiosną. Ale też się będę cieszyć, no ale chciałabym już tu mieszkać. Cia, co robisz? Przytulasz kotka? Ojej. Matko Boska. Laura, wstawaj. Tak. Kochani, chciałam zakończyć tylko tego vloga i zacząć nagrywać następnego, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w następnym vlogu.